Chciałbym teraz przejść do założenia funkcjonalno-przestrzennego. Obiekt jest w swoim założeniu grą zwartą i składać się będzie z poziomu kilku, ponieważ takie wytyczne dostałem z Urzędu Miasta. Z części foyer będzie się wchodziło do sensu stricte samej wieży, która będzie prowadziła na ostatni poziom widokowy i ze względów na uwarunkowania techniczne przewiduje w środku umiejscowienie windy, która będzie obsługiwała możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych. Obiekt nie będzie obiektem dużym, ale ponieważ mamy ograniczoną powierzchnię tej polany i będzie to obiekt w podstawie o powierzchni około 120 metrów kwadratowych do 150 i składać będzie się z dwóch poziomów, które będą udostępnione pod obsługę turystów i ewentualnie na poziomie pierwszym przewidziana jest sala ekspozycyjna, w której będzie można zorganizować różne kulturalne imprezy. Następnym poziomem jest poziom drugi, który będzie pokazana jest tylko sama komunikacja, czyli to będą biegi schodowe plus winda. I następnym poziomem, który będzie się wznosił na wysokości około 13,40 cm nad poziomem terenu, będzie pierwszy taras widokowy. Taras widokowy będzie przeszklony w całości i będzie obsługiwał panoramę 360 stopni. Podobnie będzie poziom czwarty, który analogicznie jak poziom niżej już będzie wystawał ponad wierzchołki drzew i to będzie wysokość 22 metrów i 80 cm nad poziomem morza. A tak chciałbym przedstawić Państwu wizję zewnętrznej bryły, która jest usytuowana w układzie północ-południe, czyli wejście byłoby ze strony południowej i dwa poziomy wchodzące ponad wierzchołki drzew. Pierwszy poziom może częściowo być zasłonięty drzewostanem, ale już następny poziom będzie już otwarty. To jest elewacja zachodnia od strony Frankfurtu i następne elewacje będą przedstawiać układ budynku z każdej strony. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej. Pracujemy z branżystami nad wykonaniem projektu konstrukcyjnego, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, rozwiązań technicznych przy budowie. Jeżeli mają Państwo ewentualnie jakieś pytania, jestem do dyspozycji. Przepraszam, miałbym jedno pytanie. Drobne techniczne. Pan powiedział, że 22,8 metra nad poziomem morza. Chodzi o nad poziomem gruntu. Nad poziomem gruntu, tak, czyli na którym będzie posadowiony. To jest posadowienie będzie gdzieś 55 metrów, 70 centymetrów. Czyli zniesienie, tak?